Rozdział 31. Powiedz Izraelitom: przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że ja jestem Pan, który was uświęcam. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością, i ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią, i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Przez 6 dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień 7 będzie szabatem odpoczynku poświęconym Panu. Ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. Izraelici winni przestrzegać szabatu jako przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między mną a Izraelitami, bo w 6 dni Pan stworzył niebo i ziemię, a w 7 dniu odpoczął i wytchnął. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Od 6 rozdziałów szykujemy się starannie do budowy sanktuarium, mieszkania Boga na ziemi, a tu ni stąd, ni zowąd otrzymujemy przestrogi na temat przestrzegania szabatu, który, jak już stwierdziliśmy, jest centralnym przekazaniem dekalogu, ale z którym po raz pierwszy zetknęliśmy się w 16 rozdziale Księgi Wyjścia, kiedy manna spadła z nieba. Z tego można wywnioskować, że dla religii mojżeszowej absolutnie kluczowe są następujące rzeczywistości: manna, dekalog, sanktuarium i szabat. One są dopiero cieniami rzeczywistości, które zostały objawione w Nowym Testamencie w nowej postaci: Eucharystia, dekalog, świątynie i niedziela. Oto centralne rzeczywistości chrześcijańskie i na nich powinniśmy się skupiać w pierwszej kolejności. Na pustyni ludzie zabierają się z zapałem do budowy sanktuarium, ale zamiast zachęty słyszą od Boga ostrego pouczenia, aby nie przedkładać aktywności, nawet szczytnej, nad przestrzeganiem najważniejszego przekazania dekalogu, mianowicie świętości szabatu i świąt liturgicznych. W szabat Bóg odpoczął i wytchnął. Nie dlatego, że był zmęczony, ale żeby cieszyć się swoim stworzeniem, żeby stworzyć miejsce, gdzie Bóg i człowiek mogą być sobą, a następnie przekazać człowiekowi dalszą opiekę nad światem stworzonym. Bóg chce, żeby człowiek również czerpał radość stworzonego świata, żeby w Dzień Święty korzystał z podarowanej wolności, żeby wracał do Boga poprzez wstrzymywanie się od wykonywania wszelkich zajęć, żeby kontemplował Boga, odpoczywał w Jego obecności i się uświęcał, co dokonuje się zwłaszcza wspólnotowo wokół ołtarza i tabernakulum, czyli przybytku Boga na ziemi. Szabat nie jest święty dlatego, że jest dniem odpoczynku. 15 werset w oryginalnej brzmi: 7. dzień jest szabat szabatów, święty dla Haszem. Zwrot szabat szabatów jest trudny do przetłumaczenia. Chodzi o mocne podkreślenie, bez żadnego kompromisu. Takie samo powtórzenie znajdziemy na przykład w 2 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Bóg zabronił Adamowi jedzenia z drzewa poznania dobra i zła. W przeciwnym razie mot tamot, umrzesz śmiercią, co zostało przetłumaczone jako niechybnie umrzesz, bezapelacyjnie umrzesz. Moglibyśmy zastosować tę samą zasadę dla interpretacji zwrotu szabat szabaton. Dzień święty jest najświętszy. Nikt nie jest zwolniony od zawieszenia swojej pracy twórczej pod jakimkolwiek pretekstem, nawet pod pretekstem wznoszenia pobożnych i wzniosłych dzieł, jak na przykład budowanie świątyni na wyraźne polecenie Pana Boga. Jest 6 dni dla pracy. 7. dzień jest dla Boga. Wznoszenie sanktuarium w trakcie dnia poświęconego Bogu mija się z celem. Sanktuarium jest święte, ale siódmy dzień jest najświętszy, jest wydzielony z wszelkiej pracy. W dzień święty nie wznosimy świątyni dla Boga. W dzień święty wznosimy nasz duch ku Bogu. Daremne byłoby budowanie sanktuarium, gdyby nie służyło zwróceniu serc ku Bogu. Daremne byłoby składanie ofiar na ołtarzu. Ofiary mają sens jedynie dla osoby, która chce przylgnąć do Boga. Bóg jest święty i nas uświęca poprzez zachowanie szabatów. Królestwo Boże jest królestwem czasu. Wchodzimy do niego w każdy szabat poprzez opuszczenie królestwa przestrzeni. Odsyłam do naszego komentarza na ten temat. Link powyżej. 14 werset doprecyzowuje, że szabat jest święty dla was, dla uświęcenia tych, którzy zachowują świętość tego dnia. Przypominam zasadę, że święte uświęca, tak samo jak żywe przekazuje życie i wolny uwalnia. Sami jesteśmy żywi, wolni i święci, o tyle, o ile ktoś nas zrodził, uwolnił i uświęcił. Naszym zadaniem jest, żebyśmy rodzili, uwalniali i uświęcali innych. Pierwszeństwo szabatu nad aktywizmem jest tutaj naprawdę mocno podkreślone. Ktokolwiek by nie zgadzał się z tą zasadą, ma być wykluczony z ludu. Jego obecność pośród ludu Bożego nie ma dalszego sensu. Cel nie uświęca środków. Budowanie pięknego sanktuarium dla Boga jest wzniosłym zajęciem, ale nie może przesłonić potrzeby cotygodniowego osobistego powrotu do Boga. Przypominam, że słowo szabat ma w swoim rdzeniu szuw, czyli powrót. Po hebrajsku teszuwa, czyli nawrócenie wymagające porzucenia wszelkiego dotychczasowego zajęcia, jakkolwiek wzniosłe lub pożyteczne by nie było. Bóg jest tym, który uświęca. Człowiek wyraża uznanie tego faktu poprzez posłuszeństwo. Skoro szabat jest znakiem, że Bóg uświęca Izraela, to profanacja tego dnia jest najcięższym przestępstwem karanym wykluczonym ze wspólnoty i śmiercią. Brak respektu wobec szabatu to świętokradztwo i podlega karze śmierci. 13 werset bardzo mocno podkreśla fakt, że sam Bóg uświęca, a nie wzniosłe dzieła podejmowane dla Niego, nawet w posłuszeństwie Jego poleceniom. Przywoływanie w tym miejscu 6 dni stworzenia jest przywołaniem stwórczej mądrości Bożej, akurat wtedy, kiedy rzemieślnicy muszą posłużyć się tą mądrością dla dokończenia dzieła stworzenia poprzez wznoszenie sanktuarium. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku. Link powyżej. Pedagogia biblijna działa w taki sposób, że w jednym miejscu przywołuje inne wydarzenie i w jego świetle nadaje sens przytoczonym wydarzeniom. Powierzchowne lub fragmentaryczne czytanie Biblii nie pozwala na odkrywanie całego tego bogactwa. Książka staje się wówczas niezrozumiała i szybko zniechęcamy się jej czytaniem. Studiowanie Pisma Świętego polega na odczytywaniu wszystkich tych zależności. Kiedy na to znajdziemy czas? Właśnie w dni święte, w szabaty. Szabat po to jest, żeby badać Pismo Święte. Im więcej temu poświęcimy czasu, tym więcej będziemy wzrastać w mądrości, tak jak młody Jezus, który wzrastał w latach mądrości i łasce u Boga i u ludzi. W miarę upływu czasu stawał się coraz zręczniejszym rzemieślnikiem, ale też coraz zręczniejszym czytelnikiem Pisma Świętego dzięki cotygodniowym naukom świętego Józefa, Maryi i Ducha Świętego. Bardzo potrzebowaliśmy w tym miejscu przypomnienia o prawdziwym źródle naszej świętości, aby zapobiec naszej nadgorliwości w wypełnianiu Bożych dzieł i przecenieniu ludzkiej aktywności. Nasza świętość płynie od Boga, od słuchania i wypełniania Jego woli, a nie od wypełniania szczytnych dzieł. Świętowanie szabatu podkreśla dar wolności otrzymany dzięki Bogu i wyraża zawierzenie się Jego opiece. Jest znakiem całego przymierza. Przestrzeganie szabatu spełnia rolę znaku rozpoznawczego wierności i posłuszeństwa całemu prawu Bożemu. Szabat jawi się zatem jako najważniejszy element służby Bożej, który powinni zachować wszystkie pokolenia wierzących jako wyraz współpracy z Bogiem w Jego trinitarnym dziele stworzenia, odkupienia i uświęcenia. Tyle na dzisiaj. W następnym odcinku omówimy ostatni werset zamykający całą naszą przygodę na szczycie góry Choreb. Życzę owocnego słuchania. Powiedz Izraelitom, przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by po tym można było poznać, że ja jestem Pan, który was uświęcam. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią. I każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Przez 6 dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień 7 będzie szabatem odpoczynku poświęconym Panu. Ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. Izraelici winni przestrzegać szabatu jako przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między mną a Izraelitami, bo w 6 dni Pan stworzył niebo i ziemię, a w 7 dniu odpoczął i wytchnął.